Paulina Sykut-Jerzyna, witam Państwa, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Do jutra jeden front atmosferyczny opuści nasze granice, ale nad nasz kraj nasunie się kolejna strefa frontowa, niosąc ze sobą chmury, opady deszczu i deszczu ze śniegiem, bo z zachodu nad Polskę będzie napływać ciepłe i wilgotne powietrze. Zatem noc z wysoką temperaturą, bo nawet do 4-5 stopni na zachodzie. Na przeważającym obszarze będzie padał deszcz ze śniegiem, tylko na krańcach północno-wschodnich przy temperaturze do -2, -3 stopni popruszy śnieg. Wiatr umiarkowany i słaby. Jutro w ciągu dnia dość dynamicznie nad Polską przewędrują frontowe chmury. Przejaśnień bardzo niewiele, jeśli już, to głównie na południu kraju. W ciągu dnia czekają nas zatem opady deszczu i deszczu ze śniegiem, głównie na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich. W południowej połowie kraju nasili się wiatr, więc on będzie potęgował odczucie chłodu, ale termometry wskażą nawet 7-8 stopni w Polsce zachodniej. Będzie trwała odwilż. W centrum do 3 stopni, chłodniej będzie na wschodzie do 1-2 stopni. Biometr niekorzystna, ciśnienie niskie 992 hektopaskale. Wtorek z deszczem w całym kraju, temperaturą od 1-5 stopni, ciśnienie 995 hektopaskali. W środę nie powinno padać w centrum, a na północnym wschodzie pojawią się mgły i zamglenia. Za to na południu i na zachodzie deszcz, temperatura nieco niższa, bo do 3-4 stopni. Kolejne dni, czwartek od 0-4 stopni, opady na zachodzie i na południu, oczywiście deszczu. W piątek wzrost ciśnienia i więcej przejaśnień, chociaż w wielu miejscach naszego kraju spodziewamy się przelotnych opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. Na północnym zachodzie padać nie powinno. Sobota to temperatura od 0-5 stopni. Od zachodu rozpogodzi się do bezchmurnego nieba, a w centrum i na południowym wschodzie spodziewamy się przelotnych opadów. Ciśnienie wysokie. Jakość powietrza o poranku na przeważającym obszarze kraju była bardzo dobra. A tak sytuacja wygląda teraz. Więcej o pogodzie w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia.